Chodź, odpinaj się, Julcia. Siema. Cześć, Rafi. Wyskakuj, gwiazdo. Siema, mała. Cześć. Cześć, fajna czapa, co tam? Dzięki, Rafi, że się zgodziłeś. Nie ma problemu, no zrobimy sobie piknik, nie? Co na się jak drapie? No, mówiłam ci, że Beata z Majką się wyprowadzają, no i Julcia bardzo to przeżywa, no. No, czy ty też się denerwujesz, czy co? Bo... Rafi, drapanie się jest zaraźliwe, tak jak ziewanie, no. Okay, zobaczysz, jasne. Zaraz sam zaczniesz. Jasne. Ja w ogóle wiesz, co tam u Meli? Bo... Nie, no, niewiele, no, tyle co z wideoblogów, czyli praktycznie nic, no. A co u Kacpra? No, też lipa, no. Na pytanie, co tam u niego, to wysłał smutną buźkę i tyle. Kurczę, no. Przecież gdyby był w Krakowie, no to jeszcze można było jakoś do pionu postawić, a tak, no to... No, wiem. To nic. Nie, w ogóle powiem ci, jak tak o tym myślałam i zdałam sobie sprawę z tego, jakie to musiało być dla niego ciężkie. Jak wie, że jak się zaręczał z Melą, no to ta już była zakochana w innym dramat. No, trochę tak, no wiesz, no nie wiem, może się jeszcze pogodzą, ale kto to wie. No oby. Dobra, słuchajcie, ja lecę. Miłego dnia. No, trzymaj się, pa. O, lecimy na piknik, co? Gotowa? No co, kochanie? To jest ciocia Monika. Sam jesteś ciocia, tylko nie ciocia. Dzień dobry. Cześć. Żałuję, że tutaj przyszłam. Mam całe brudne buty i mogłam zostać w domu z Jessiką. No to będziesz miała odhaczoną randkę, na którą nie masz ochoty. No, będziesz miała z głowy. Na randkę to się chodzi do klubu, a nie do piaskownicy. I to jeszcze z dzieciakami. A co ty się tak na mnie patrzysz? Bo masz włosy jak księżniczka. Naprawdę? No, no już parę osób mi to mówiło. O, ale jak chcesz, to możesz mnie poczesać. Tak. No to chodź. Dobrze, chodź. Opa, dawaj mała. No. Tylko delikatnie, dobra? No. Zobacz, jak ładnie pachną. Szampon za 200 zł, muszą ładnie pachnieć. Co tam masz? Mogę dać Jessice chrupka? No pewnie, no, nawet się ucieszy. Trzymaj, mała. Proszę cię bardzo. W prezencie. Co masz w tych torbach? No wiesz co, no, gadasz z gościem, który miał food trucka, także najlepsze jedzenie na wynos w Krakowie. Wow, no nie spodziewałam się. No, najlepsza frittata. Super.